Witajcie na kanale Bartek Session. Dzisiaj nagrywamy zestaw 71045. Jest to 25. seria minifigurek Lego. 12 do zebrania, tak jak zwykle. No ale może we wcześniejszych było co mniej. Jest ich 36. Otworzymy dzisiaj cały komplet, czyli że 12 figurek. A tak to będzie z tych 36 3 komplety. Jeszcze w tym filmie sobie zweryfikujemy, czy metoda sprawdzenia, która figurka jest w pudełeczku na podstawie kodu QR sprawdzi się w naszym kartonie. Czyli, że będę brał po jednym z każdej kubki, z 12 kubek. I tutaj jest napisane, kto to jest. To biorę pierwszą. Tutaj jak widać jest kod QR w wszystkich. To otwieram. Pierwszy raz otwieram taką kartonik. O, mój ulubiony! Mój ulubiony! Akurat w pierwszej się wtrafił mój ulubiony. Najbardziej na którego czekałem. Ja nie mogę. Dobra, teraz może sprawdzimy, czy to prawda. Wyciągnął pierwszą karteczkę. Rycerz Wampir. Miałem kod QR pierwszy, miał rację. To teraz składamy. Dobra. Tutaj jeszcze mamy pelerynkę. Wow. Fajna. To jest mój najbardziej wyczekiwany bohater z tych wszystkich. Ojcie, chyba nie umiem. O, jednak jest. To jest najbardziej z moich oczekiwanych z tych figurek figurka. Ma taką minkę lub taką. Ja dam taką. Wow, ale fajna. Hop. Nie wiem, hełm. Tutaj. Dobra. Jeszcze może jej dam. Tarczę. Teraz jeszcze sobie zbuduję mieczyk. Za pomocą instrukcji. Dodana do tego. Chyba dobrze. Nie wiem. Ale twarda ta pelerynka. Dziwna. Pierwszy raz tylko widzę. I pierwsza figurka. Dobra, później to wmontuję. I kolejne pudełeczko. Ciekawe, kto to będzie. Oby doktorek. U, wojowniczka! Mało klocuszków. Teraz sprawdzamy. Barbarzynka. Bardzo dobrze. Hop. Oj. Ma dwie minki. Taką lub taką. Mieczyk fajny. Hopa. I druga fiksa gotowa.
Dobra, kolejne pudełeczko. O, cesarz. Moim zdaniem przynajmniej. Dobra, sprawdźmy. Koza. No tak. Hopa. Dwie minki. Hopa. Albo taki śpiący. Moim zdaniem. Dobra, go już mam. Stawię sobie. Jeszcze fajna kosa. I... Tak wyglądają obaj bohaterowie na podstawce. I idzie kolejny stos. Jeszcze to sobie zgadniemy. I tutaj gamerka. Już dawno nie ma pelerynek, tak jak widzę. I sprawdźmy. Gamerka. Miałam rację. Dobra. Idzie już. Ma taką minkę. Albo taką. Wita róż. A, jeszcze. Słuchaweczki. Puchar damy jej koło. Jeszcze cicho. I klawiaturka świecąca. I myszka. I figurka gotowa. Dobra. Dobra, kolejny stosik już z kolejnego zestawiku, z kolejnego rzędu. No najmniej przeze mnie na razie oczekiwana figurka. Chociaż grzybek fajny. No, można powiedzieć, że fajna. Oczywiście dziewczynka, więc ma małe nóżeczki. Ma taką minkę. Ma taką albo taką. Myślę, że chyba wszyscy mają obie minki. Muchomorek. I wmontowuję ją na podstawkę. Proszę. Jeszcze ma fajny kolorowy motylek. Dobra.
i zapomnieliśmy zobaczyć. Dziewczynka grzyb. Kolejna paczuszka. Ciekawe, kto tu będzie. O, dinozaur. I tutaj też zresztą zbudowany dinozaur. Dobra, to można powiedzieć, że moja oczekiwana figurka. Oj, odwrotnie oglądałam. Wow. Ma jedną minkę? A nie, dwie. Może dam o taką? O taką? Lub taką. I podstaweczka. Ogonek fajny, gumowy. To taka nakładeczka i mamy już 6 figurek. Jeszcze zobaczymy Triceratops. Więc na razie się bardzo dobrze sprawdza. Kolejny. Wyczekiwana żmija. Czy tam nie wiem kto. Dobra, teraz sobie zobaczmy. Harpia. No na razie się bardzo sprawdza. Fajne nóżki, ruszają się. Jeszcze takich nie widziałem. Hop. Muszę instrukcję. Aha, dobra. Hop. 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 Główka ma jedną minkę i rokezik taki jakby, dwie łapki, pazury. Trudno idzie. Udało mi się. Podstawka. Już sprawdzaliśmy, czy nam się udało. Więc kolejne. Ciekawe, co się w tym kryje. Biegacz bez nóg. Biegacz. Więc powiedziane dobrze. Dobra. Hop. Hop, hop, złoty medal, dwie minki, nasz zwycięzca,
kopa lub taka, że się męczy, biegnie. I fryzurka. I numer partii, jaki on był. Dobra. I jeszcze cztery. I kończymy ten film. A, zapomniałam go przestawić. Chyba chłopiec ściuchcia. Tak jak mówiłem. On tutaj na przodzie ma numerek 25 serii. Jak widzicie. Dobra, układam. Kółka. Obydwa. Tarcza. Światło, dymek. Nie da go się włożyć. A nie, da. Tylko źle układałam. Hop, hop, hop. Jedna minka. Czapeczka. Tak jak widzicie, ma jedno oko chyba wydziubane. A, jeszcze na podstawkę. Ojcie. Opa. No i sprawdźmy. Ludzik pociąg. Miał rację. Kod QR. To sobie zepchniemy. Co tu jest? A, siłaczka. Tak. Chodź. Główka mi gdzieś poleciała. Jeszcze jeden klocuszek tam utknął. Dobra. Hop. Widać, że ma bicepsy. Ma też dwie minki. Taką. Lub taką. Tytułaż fajny. Ma też napój ten jak on? Witalusz. Hop. Aha, dobra. Hopa, 100 gram, włosy, jeszcze się zastanawiam nad tym, po co. A, do picia. Dobra. I gotowa. I teraz sprawdźmy,
czy znów kot QR miał rację, a Delta, atleta, atletka. Dobra, nie wiem nawet kto to, moim zdaniem powinno być napisane sportowka, sportowska. Albo bicepsowa. O! Piesek. To to był, bo zapomniałam jak on się nazywa. Ten. Golarka dla psów. Weterynarz dla psów. Ma dwie minki. Prawie zapomniałam wam pokazać. Słuchaweczki. Nożyce. Zaraz powiem magiczne słowa. Pani z pieskiem gotowa do pracy. Jupi, mogę pracować. Teraz sprawdzimy kod QR, jaki był. Psia fryzjerka. No, więc się zgadza. Ostatnia na dziś figureczka. Białogłowa, wampir. Już wiem kto to. Lupa. To prawdziwa, ale pomniejszająca, nie powiększająca. Tutaj znów coś jest, chyba kołnierzyk. Miałam rację. Miększy. To sobie wyjmę. Ma jedną minkę. Tak, a z tyłu ma białe. Chyba wyssał ktoś z niego kolor, że jest taki biały. Dobra, udało mi się z pelerynką. Dupa pomniejszająca, ryba do przekąsienia w trakcie śledztwa i gotowe. Tutaj fajny kołnierzyk i sprawdzamy jeszcze czy kod QR się zgadza. Detektyw. Wszystko się zgadzało, fajne figurki, wszystkie 12. No i widzimy się na kolejnych filmach lub shortach. Pa, pa!